Myślę, że każdy z nas ma miejsca, do których zawsze chętnie wraca, by uciec przed pośpiechem miasta, zapomnieć o codziennych problemach. Dla mnie takim miejscem jest pensjonat Mirka. Pierwszy raz przyjechałem tu ponad 20 lat temu i staram się wracać każdego roku. Myślę, że każdy znajdzie tu coś dla siebie. Miłośnicy wędkowania odkryją tu dwa ogromne jeziora położone w pobliżu pensjonatu. Sympatycy długich spacerów będą mieli okazję poznać fascynującą leśną okolicę, zapoznać się z unikalną przyrodą i podziwiać widoki, które na długo pozostaną w ich sercach. Letnią porą można iść na spacer nad leśną plażę, gdzie znajduje się ustronne kąpielisko. Pensjonat dla swych gości oferuje wiele atrakcji, m.in. wypożyczanie rowerów, a na brak leśnych ścieżek rowerowych nie można tu przecież narzekać. Zwolennicy wodnych sportów mogą wybrać się na rejs żaglówką. Ogromne jezioro Kośno z pewnością docenią wytrawni żeglarze, ale poradzą sobie tu też osoby początkujące. Dla tych, którzy nie lubią czekać na wiatr w żaglach i wolą zdać się na siłę własnych ramion, pensjonat przygotował turystyczne kajaki. Miłośnicy długich wędrówek mogą się udać nawet 80-kilometrowym szlakiem kajakowym. Goście mają też do dyspozycji wiele atrakcji na terenie samego pensjonatu. Jest więc kryty basen, sauna, stół do bilarda, ping-ponga, a także salka gimnastyczna oraz bardzo bogata biblioteka. W sezonie jesiennym okoliczne lasy przyciągają miłośników zbierania grzybów. Pensjonat to świetna oferta dla turystów indywidualnych, jak i dla rodzin z dziećmi. Jednak warto pamiętać, że w trzech budynkach mogą bez problemu pomieścić się też duże grupy, nawet 100-osobowe. Nie wolno zapominać o kuchni, z której pensjonat Adler słynie już od wielu lat. U Mirka nikt nie wydziela jedzenia, a dokładki są zawsze mile widziane. Obszerna jadalnia i bogate zaplecze noclegowe od lat przyciąga do pensjonatu zorganizowane grupy. Regularnie organizowane są tutaj więc zielone szkoły, kolonie, imprezy firmowe, szkolenia, sylwestry i oczywiście chrzciny oraz wesela. Do pensjonatu Mirka chętnie się wraca. Bez wątpienia jest tu coś, co przyciąga ludzi i sprawia, że to miejsce jest naprawdę wyjątkowe.